Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o palniku marki MSR, czy jak to mówią Amerykanie, MSR, Mountain Safety Research, który nazywa się Whisper Light Universal. Whisper Light Universal. Palnik na ciężkie czasy. Palnik na wojnę, na czasy niedoboru, na podróż do kraju, gdzie możemy być skazani na różne paliwa. Na tym palniku daje się gotować zarówno na benzynie, na ropie, nafcie, jak i na gazie. Oczywiście pierwszym naszym wyborem zawsze będzie gaz, kartusz gazowy z gwintem, nie przebijany, tylko nakręcany. Wtedy możemy ten palnik bez problemu połączyć, ale o tym później. Co gdy nie mamy gazu? Co gdy jesteśmy na jakimś pustkowiu, czy w kraju zacofanym cywilizacyjnie, czy w jakimś kryzysie i kartuszy gazowych nie dostaniemy? Ten palnik działa również na paliwa płynne i to jest jego wielka przewaga. Jeżeli możecie, gotujcie zawsze na benzynie lub na benzynie ekstrakcyjnej. Do tego palnika są trzy dysze. Jedna jest przeznaczona do gazu, druga do paliw lekkich, czyli benzyna ekstrakcyjna, benzyna samochodowa. I trzecia dysza do najcięższych paliw, takich jak na przykład nafta. Whisper Light Universal wykorzystuje standardową pompkę MSR-a, taką jak na przykład do palnika XGK, czyli do palnika ekspedycyjnego. Cała pompka jest plastikowa i jest bardzo lekka. Waży tylko 40 gram. Na przykład pompki metalowe marki Primus ważą ponad 100 gram. Palnik waży 260 gram, ma trzy nogi składane. Daje się go zwinąć, schować do większego garnka. Trzy nogi to dobrze, bo to jest stabilna podstawa. To jest zwykła zakrętka do tego. Wkładamy pompkę, ale wkładamy delikatnie. Czyli tak, najpierw podginamy to białe, potem musi nam wejść zakrzywiony dzióbek i uwaga, żeby nie przekręcić gwintu, żeby nam tutaj to dobrze złapało. Łączymy przy pomocy takiego sprytnego zaworu na wcisk. Przepraszam. I musi nam tu kliknąć zamknięcie. Jednak nam kliknie zamknięcie, to jest to, jest to już zamocowane tak jak trzeba. Odwracamy palnik. Trzeba trochę popompować, żeby zrobić... musi być zakręcone. Musimy trochę popompować, żeby zrobić ciśnienie benzyny. 30 do 60 pompnięć powinno wystarczyć, w zależności od tego, jak bardzo jest napełniona butla. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I teraz ten moment najbardziej niebezpieczny, czyli trzeba trochę paliwa wypuścić tutaj na talerzyk, po to, żeby nam to podgrzało cały system. To chwilę trwa, ponieważ ten przewód jest dosyć długi, żeby nam ta benzyna wypłynęła. O, już widzę pierwszą kropelkę i od razu zakręcam. Mam tu trochę benzyny, podpalam to. A skoro podpaliłem, to będę miał płomień. Potrzebuję trochę płomienia. Po co? Po to, żeby podgrzał nam się ten cały system do gotowania. Teraz już jest tutaj zakręcone. Wypala się to, co mamy na talerzyku i jeszcze w tej chwili mogę spróbować dopompować
żeby jeszcze zwiększyć ciśnienie. Kiedy wypali się benzyna na talerzyku, usłyszę taki charakterystyczny szelest, szept. Szept po angielsku whisper, stąd whisper light. Bo jedną z kolejnych zalet tego palnika jest to, że on działa bardzo cicho na paliwa płynne. Inne palniki są głośne, ten jest cichy. Kiedy rozgrzeje nam się dysza i ta cała prowadnica, którą mamy naokoło, będę mógł już bezpiecznie odkręcić benzynę i będziemy mieli, zresztą sami zobaczycie. Zobaczcie, prawie w ogóle nie słychać, działa mikrofon, ja nagrywam, a my tutaj mamy po prostu płomień jak spalnika gazowego, tymczasem jest to benzyna. Zobaczcie, że nagrzewa się tylko góra, a ja bez problemu mogę złapać za nóżkę. To znaczy, że dystrybucja ciepła jest taka, jak my potrzebujemy. Płomień idzie do góry i będzie grzał garnek. Trzy nóżki, szeroki rozstaw sprawia, że możemy tu postawić mały, większy, duży garnek, a rozprowadzanie ciepła idzie bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę też, że płomień jest w takim kwiatuszku, w takim tulipanie, czyli jak wieje wiatr, to jest schowane. O, i dopiero teraz coś widać. Proszę Państwa, MSR Whisper Light. Tak wygląda gotowanie na benzynie. A zaraz w drugiej części pokażę Wam, jak gotuję, jak wygląda gotowanie na gazie. Żeby zmienić tryb gotowania z benzyny na gaz, musimy zrobić dwie rzeczy. Najpierw przede wszystkim musimy zmienić końcówkę od butli z benzyną na końcówkę z gazem. W zestawie mamy do tego klucz. Klucz ma tutaj, odkręcamy końcówkę. Teraz już to pójdzie ręcznie. Po odkręceniu wyciągamy końcówkę do gotowania benzyną i dokręcamy na dyszę końcówkę do gotowania na gazie. Można to zrobić ręcznie, ale potem jeszcze trzeba lekko, nie bardzo mocno, dokręcić to kluczem. Trzyma się. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą to musimy zmienić dyszę w palniku z benzynowej na gazową. Robi się to dosyć łatwo, bo odwracamy palnik i odkręcamy tą miseczkę, w której się gromadzi benzyna. Odkładamy ją na bok. Odkładamy pierścień, który trzyma, i wyciągamy główną część palnika. Odkładamy, odwracamy to do góry nogami, żeby nam było wygodnie. Wkładamy sobie do palnika taki bajer i odkręcamy dyszę kluczem. Poszło. Dysza benzynowa na bok. Dysza gazowa tutaj. Uwaga, w środku jest bardzo ważna część, czyli iglica do czyszczenia tego wszystkiego. Iglica musi być wewnątrz dyszy każdej. Po nałożeniu
O, wypadło. Niedobrze, że wypadło. Montujemy jeszcze raz. Przykręcone ręcznie, poprawiam kluczem, odwracam. Montuję. Wciskam trochę głębiej, żeby weszło. No. Weszło głębiej i teraz tak. Koszyczek. Koszyczek i z spodu zakrętka. To wszystko, co nam jest potrzebne, żeby gotować na gazie. Oczywiście teraz musimy połączyć nasz palnik z butlą. I mamy wersję do gotowania na gazie. Zobaczymy, czy działa. Odkręcam gaz. Palnik jeszcze przepala w tej chwili resztkę benzyny. I już bardzo ładnie i cicho działa na gazie. Proszę bardzo, możecie to zobaczyć. I teraz uwaga, bajer. Jeżeli mamy końcówkę gazu, to na zwykłym palniku nie będzie nam to chciało wylecieć. Ale możemy zrobić, mamy taką specjalną nóżkę, przejściówkę. Jeżeli mamy końcówkę gazu, albo jeżeli gotujemy zimą, to możemy to zamontować i odwrócić ten cały system. I przestajemy gotować w tym momencie na gazie, na oparach gazu, a gotujemy na gazie płynnym, który jest na dole i idzie nam bezpośrednio do palnika. W ten sposób to jest taki dodatkowy dopalacz i dzięki temu możemy łatwiej gotować w wysokich górach i w niższych temperaturach. Dobra, zobaczcie, cały czas mogę trzymać palnik za nóżkę, ponieważ całe ciepło idzie do gotowania do góry i nie nagrzewa za bardzo tych elementów do trzymania garnka. Wyłączam. Rozkręcam system. Bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Igła, która jest w środku, którą zawsze trzeba montować, ona czyści nam cały palnik bez konieczności rozkręcania. Jeżeli to grzechotanie, to jest ta skacząca igła, która czyści z sadzy i z niedopalonych resztek zanieczyszczeń paliwa cały system do gotowania. Whisper Light Universal od marki MSR. Amerykański, niezawodny palnik do gotowania na gazie, gdy jesteśmy w cywilizacji, oraz na paliwach płynnych. Serdecznie polecam Wam ten palnik. Można z nim zwiedzać cały świat bez martwienia się o paliwo. Rafał Król, Expeditions.pl. Thank you.